Zima w natarciu, ucieszą się z tego zwłaszcza w Beskidach. Choć zimowe ferie w województwie śląskim już za nami, to jednak zimowa przerwa w innych województwach wciąż trwa. Ferie śląskie, jak wiemy, udały się połowicznie i dla nas, i dla klientów, bo nie mieliśmy tak naprawdę dobrych warunków w pierwszym tygodniu. Te warunki dopiero wróciły w drugim tygodniu, więc tak naprawdę te ferie się udały tylko w połowie. Tak jak widać, zima wróciła na całego, więc te następne ferie będą już mieć pewnie dużo lepiej niż ferie śląskie. A te w skali pozostałych województw potrwają do końca lutego. Niestety ze względu na szalejącą inflację i wzrastające ceny w branży turystycznej Polacy decydują się na o wiele krótsze zimowe wyjazdy. Do tej pory tak przyznam, że w 70-80% to się zapełnia. Nie ma już takiego trendu, że ludzie przyjeżdżają na tydzień na przykład, wcześniej bukują, tylko raczej spontanicznie sobie tam 3-4 dni. Akurat podczas śląskich ferii, bo jeszcze tam mamy później Warszawę, no to oni mają dalej, więc to zawsze są takie trochę dłuższe pobyty. Przyszły tydzień będziemy mieć jeszcze wolne. Później są ferie mazowieckie, więc jest też w większości porezerwowane. W poprzednich latach branży pomógł bon turystyczny. W tym roku przedsiębiorcy kuszą różnymi możliwościami spędzania wolnego czasu i zniżkami, na przykład na karnety narciarskie. Goście tak naprawdę wcale nie muszą polegać na tym, czy pogoda jest, czy nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o samą Wisłę, to nie są tylko stoki, natomiast także jakieś pozostałe atrakcje, z których można skorzystać, chociażby dowozimy naszych gości na Skolnity, tak zwany dach Wisły, i tam też można sobie zjeść coś ciepłego, popatrzeć, porobić zdjęcia. Poza dachem Wisły turyści chętnie zaglądają do lokali gastronomicznych. Tutaj też rodzimy biznes próbuje wygrać zmagania o klienta wyjątkową ofertą. My mamy produkt lokalny, także tutaj ważymy swoje piwo, które dystrybuowane jest tylko i wyłącznie na terenie Wisły i tutaj głównie jest sprzedaż właśnie tutaj w naszej restauracji. Więc jakby to jest taki najbardziej nasz lokalny produkt, no ale oprócz tego też przygotowujemy tutaj posiłki metodą slow food, więc też wszystko jest przygotowane na naszych tutaj produktach miejscowych, lokalnych. Ferie trwają aktualnie w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim oraz wielkopolskim. Od 13 lutego z zimy cieszyć będą się uczniowie ze szkół w dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim.